pada śnieg, Zonio, Dzongi, San. Jesteśmy na Palionowicach i robimy tu zadymę. Tak, już wiem, skąd się biorą te wszystkie rzeczy na Palionowicach. Wytłumaczyliście mi to na dole w komentarzach, za co wam bardzo dziękuję, konnichiwa. I słuchajcie, ojejku, jaka burza się robi. I słuchajcie, te rzeczy, tą całą czerwoną wełnę zostawił ten cały on. I zobaczcie, przejmuje jakby ten cały wieżowiec. Nie wiem, co jest grane, czemu on tak robi na Palionowicach. Mam nadzieję, że coś takiego podobnego się nie stanie na Wojanowicach, ale dobre, ja już się chowam, bo tu pada ten śnieg i ziemno jest strasznie. A ja tylko buty mam, to lepiej się obiorę. O, i dzisiaj pokażę wam, jak się zmieniła moja tutaj tajna baza na Palionowicach i powiem wam szczerze, oj, dużo się zmieniło. Robiliśmy różne rzeczy na live'ie, budowaliśmy ją i rozwijaliśmy, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych live'ów. Subskrybujcie razem z dzwoneczkiem oraz oglądajcie ten odcinek do samego końca, bo planujemy dużo ciekawych rzeczy. A na samym początku pokażę wam właśnie, jak wygląda owa baza. A powiem wam, jest całkiem fajna, no naprawdę jest maśniutka fest. I dzisiaj będziemy robić jeszcze farmę na tej bazie, bo przyda nam się, wiadomo, żeby ziemniaki brać i żeby rozmnażać tam te świnioki. Pa, tam jest tyle dużo świnioków. Dobra, jazda, idziemy tu. Hej, ha! Fernando Lorenzo, nie śpi, kiedy tutaj musisz mi, słuchaj, musisz mnie pilnować, czy ktoś tutaj nie włazi. Wstawaj, wstaj, masz pilnować mi, czy ktoś nie włazi. Co ty robisz, chłopie? Musisz mi pilnować domku, nie śpi, pilnuj mi domku, jak usłyszysz, że Palion idzie. Słyszysz? Jak usłyszysz, że Palion, o, jak usłyszysz, że Palion idzie, to masz mi wszystko powiedzieć, okej? Okay? Dobra, możesz iść spać, słuchaj, możesz iść spać. Oj, oj, wstawaj, o, dobra, ale ino, jak usłyszysz, to mi gadaj. Dobra, otwieramy przejście do tajnej bazy i jak na samym początku widzicie, jest tu pełno kamiennej cegły, tak? No, daliśmy ją tutaj na live'ie i teraz uwaga, przygotujcie się na to, bo to... to zasługuje na waszą łapeczkę. Macie 3 sekundy na zostawienie łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Dacie radę? Uwaga, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że to wszystko zrobiliśmy, robiliście, a my idziemy i uwaga, BOOM! Tak się prezentuje kozacka baza bojanowa. Elu, elu, elu! Najlepsza baza na świeciero. Tutaj jest moja główka, tutaj mamy enchanting table, tutaj mamy już wszystko posegregowane w naszych skrzyneczkach. Spójrzcie tylko na to. Drewienko w osobnej skrzyneczce, surowce w osobnej skrzyneczce i tak dalej. No słuchajcie, ja tutaj się przeprowadziłem. To już jest ustalone. Ja tutaj sobie będę mieszkał na Palionowicach tak długo, jak Palion się tylko nie zorientuje. Mam nadzieję, że będzie to jak najdłużej. Oczywiście nic Palionowi nie mówcie, bo to zakazane. Jak ktoś zdradzi i zauważycie, że ktoś zdradził na przykład u Paliona w komentarzach, to ino mi normalnie, powiedzieć, że odpowiedzieć na jego komentarz, że a to taki prank. O, no i tyle. Tak, poza tym zapraszam do sklepu wajanshop.pl. Pierwsza linijka w opisie. Takie kozackie koszuleczki z Pimpkiem. Mój piesek Pimpek, świnka Halinka i króliczek Kajtek. Tak, tutaj kozacko team Wojana do białego rana. A my zabieramy się za oczywiście robienie teraz farmy, ale nie tylko, bo oprócz farmy chciałbym zrobić również coś innego. A mianowicie chciałbym zajuchcić jednego villagera palionowemu. Zajuchcić, pewnie niektórzy mogą nie wiedzieć, co to znaczy, no oczywiście ukraść. To jest taki slang wojanowy. Zajuchcimy jakiegoś villagera i sobie go tutaj przywłaszczymy. Myślę, że jeden z tych villagerów może być między innymi ten, który śpi do góry, bo słuchajcie, ten lamus tutaj, idę do niego, idę do niego. Miejmy nadzieję tego, że Palion nie wejdzie na serwer, bo jak wejdzie na serwer na tym odcinku, to będzie Lipton Fest. Dobra, pa, ten lamus mi tu śpi, a on ma pilnować, słuchajcie. Ja go zaraz skołuję na dół, słuchajcie, dam go na dół i będzie miał problem. Dobra, zabuduję tu, Palioner nie może się dowiedzieć o tym, że ja tutaj jestem. Dobra, czas wybudować farmę, żeby rozmnażać świnioki. To jest bardzo ważne, farma też powinna być taka w miarę duża. Nie chcę tutaj jakoś super ekstra dużo spędzać nad nią czasu. Pewnie więcej czasu spędzę nad nią na live'ie, więc subskrybujcie teraz kanałek razem z woreczkujem, żeby tego live'ika nie przygopić mordeczki. Dobra, myślę, że będzie tutaj ta farma. Albo nie, 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 czekajcie, kawałeczek odstępu musi być. Farma będzie z tej strony i będzie taka, łapanie, będzie taka, łapanie, gościu, będzie super ta farma. Dobra, to ja tu lecę kopać, bo to nic ciekawego i widzimy się, jak będzie jeden wielki tutaj, jedna wielka dziura. Dobra, odkładamy sobie teraz tutaj wszyściutko. Już udało nam się tam wykopać co trzeba, zaraz
zaraz wam to pokażę, jak się prezentuje, ale powiem wam, że ja się jaram. To jest coś przekozackiego, spójrzcie tylko na to, uwaga. Bum! Taka tutaj dziura po prostu w ziemi. Teraz oczywiście potrzebujemy dirciola, bo dirciol będzie nam bardzo, bardzo potrzebny. O, tutaj mamy dirciola. Nie ma go za dużo, trzeba będzie go ogarnąć więcej, bo z taką ilością dirciola to ja za dużo nie zrobię, słuchajcie. Wodę też będziemy potrzebować. Oczywiście trzy te, raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Ty, ej, te koryta tutaj jakby te takie, wiecie, chyba nie będą zbyt dobre. Raz, dwa, trzy, okej, raz, dwa, trzy. Okej, będzie potrójne, słuchajcie. Będzie potrójne, tak jakby koryto. Patrzcie, i to wszędzie będzie wypełnione dirciolem. Tutaj wszędzie będzie dirciol, więc tutaj jeszcze właśnie tą dziurę zrobimy, cyk, cyk, cyk. I wypełnimy to wszystko właśnie dirciolem, który następnie tutaj ładnie podlejemy wodą i motyką to ogarniemy, tak. Będzie kozacko, słuchajcie, będzie to taka farma, że słuchajcie, nie ma lepszej farmy na świecie. A tak swoją drogą pewnie niektóre osoby mogły tęsknić za takimi odcinkami jakby normalnymi. Dawno nie było takich luźniejszych odcinków, w których na przykład robimy takie typowo rzeczy survivalowe. W końcu to jest survival z Wojanem na samym początku był. Sami pamiętacie, jak to było, nie? Kiedyś to było. Więc to może być też takie dla niektórych przypomnienie sobie starych czasów, kiedy tak właśnie sobie robiliśmy te wszystkie rzeczy, kiedy sobie tak kopaliśmy zwyczajne farmy, kiedy dopiero rozwijaliśmy Wojanowice i tak dalej, i tak dalej. No fajnie tak sobie wrócić do czegoś takiego, więc ja się mega tym jaram, że możemy takie rzeczy tutaj robić. A my co? Ja to dokończę kopać i idziemy po dirta gdzieś na powierzchnię. Mam nadzieję, że Palion nas nie zauważy. Dobra, wychodzimy. To jest za każdym razem ryzykowne, jak tak wychodzimy, bo kiedy jesteśmy na dole, okej, możemy się schować, natomiast kiedy wychodzimy na zewnątrz, na powierzchnię, no Palion może nas łatwiej zauważyć, więc to jest problem. Okej, na szczęście jest jasno, więc sobie wszystko będziemy ładnie widzieć, już nie pada przy okazji też śnieg, więc bardzo fajnie. Idziemy gdzieś ogarnąć sobie dużo dirciola, tylko to musi być jakieś miejsce, którego Palion kompletnie nie będzie się spodziewał. Na przykład, słuchajcie, zrobimy tutaj taką dziurę. O, i tutaj będziemy kopać. O, ja już wiem, kto tutaj idzie. Ja już wiem, kto chce mnie odwiedzić. Ziomek! Ziomek! Nie podskakuj do mnie, lamusie, ale żeś dostał Shotixona na łeb, normalnie. Shotixon na łeb, normalnie nie macie. Zamknij sklep, ej! Ale jasno, że zrymował. Dobra, weźmiemy sobie tego dirta jak najwięcej tutaj się da. I oczywiście do naszej bazy szybko uciekamy. Mogłem sobie przy okazji też wziąć, zapomniałem, żelazo, wiadro wody. I od razu bym sobie mógł tam wszystko wylać i już byśmy siali ziemniaki, a tak to ja muszę jeszcze iść po te całe żelazo, wziąć sobie jeszcze wiadro, no i to będzie trochę trwało, słuchajcie, ale dobra, ja tam mam czas, słuchajcie, ja tam mam czas, to jest zwyczajny survival z Wojanem, do białego rana, Wojana survivala. Dobra, tyle dirta powinno starczyć i teraz patrzcie, tak sobie sprytnie to zakryjemy. O, i nas tu nie było, słuchajcie, nas tu nie było, nie ma ani trochę śladu. Coś pięknego, Palion na pewno tego nie zauważy. Oj, tam jest kolejne krypcio, dobra, rozwalę go. Bum, patrz jaki strzał. Jest, trafiłem go, normalnie, oko sokoła Wojana. Lecimy szybciutko. Byku, jest tutaj gdzieś ten byk, który był u mnie w domku, bo ja bym chciał już go powoli skołować, żeby go zamknąć w mojej bazie. Dobra, cyk, wbijamy tutaj po raz kolejny. No będę niedługo kminić nad jakimś wejściem takim bardziej klikalnym, że się klika i już tam wbijamy, wiecie o co chodzi, taki bardziej mechanizmy skomplikowane, nieskomplikowane, tak po prostu, żeby to łatwiej tutaj się wchodziło, to byłoby właśnie spoko. Dobra, teraz sobie to dobudujemy i proszę bardzo, będzie gotowa nasza kozacka tutaj farma ziemniorów, tutaj będą ziemniory, może w jakimś innym, jakby nie wiem, odcinku zrobimy sobie farmę jakiejś trzciny. Chociaż nie wiem, po co w sumie trzcina. Ło, panie, patrz, idealnie mi starczy tego dirta. Ej, to krotkozacko. Idealnie dirta nam wystarczy. Bardzo dobrze. No, 16 nam zostało, 18, no 18, nie 16. No i co? Teraz pozostała nam już tylko woda. Tutaj sobie jeszcze postawimy jakieś pochodnie. I oczywiście na live'ie, tak jak zawsze, pewnie będziemy to wszystko kończyć. Będziemy tutaj ładnie dopiększać to, tak samo jak jest tutaj. Idziemy szybciutko teraz sobie po żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Daj mi żelazo. Daj mi żelazo i wodę też. Dobra, idziemy szybciutko, zrobimy sobie nieskończone źródełko wody. I po problemie, ludy, po problemie. Dobra, cyk. Otwieramy to. Czy mi się wydaje, czy znowu pada? Ty,
Nie, chyba nie, nie pada, dobra. Cyk, gdzie jest jakaś woda? Tutaj jest woda. Co zabieramy? Konfiskujemy tą wodę, ta woda należy już do mnie, sorry. Ej, ten wariacik, o lol, nie, co ja zrobiłem? Przestań się lać wodą, o. Ten wariacik tutaj chyba chce z nami zostać, co? Może chcesz wbić do naszej tutaj bazy? No spójrz, spójrz, fajnie tam, fajnie, zapraszamy, byku. No czemu nie chcesz wbijać? Ej, kiwnął mi, czyli on chce. Dobra, ogarniemy go sobie tutaj później. Dobra, cyk, idziemy sobie teraz tą wodę całą wylać i ogarnąć sobie tutaj już motykę, żeby to ładnie wyglądało wszystko. No słuchajcie, co ja zrobiłem? Dobra, cyk, o, i teraz możemy stąd zabierać. No stare praktyki minecraftowe, słuchajcie. Stary zjadacz Minecrafta wie, o co chodzi, co nie? Wie, o co chodzi. Cyk, cyk. No i bezproblemowo, słuchajcie. No Minecraft, fizyka w Minecrafcie jest piękna. Gdyby tak było w prawdziwym życiu, to byłoby super, słuchajcie. Jak zakończyć suszę na świecie? Jakby ktoś, wiesz, jak zakończyć suszę na świecie? Słuchajcie, nieskończone źródełko wody i po problemy. Nie wiem czemu w Minecrafcie to wszyscy ogarnęli, a w realnym świecie nadal jest z tym problem. Dobra, weźmy sobie teraz szybciutko jeszcze kolejne żelazo. Zrobimy sobie motykę żelazną, bo oczywiście diaksowej nie będę robił. Chociaż kto bogatemu zabroni, słuchajcie. Ja mam tyle diaksów, słuchaj, kto bogatemu zabroni. Odkładaj to żelazo, żelazo. Dla kogo żelazo? Z czym do ludzi, gościu? Z czym do ludzi? Na pewno nie z żelazem. Do mnie z żelazem nie podejdziesz? Do mnie co najwyżej z diaksami. Najlepiej z diaksami. Dobra, odłóżmy sobie, trzeba trzymać porządek w skrzynkach, więc odkładamy sobie wszystko tak, jak powinno być odłożone. Tutaj surowce, tutaj dirciol. Oj, trochę mi się jeszcze miętoli. Ej, gdzie jest dirciol? Tutaj jest dirciol. Okej, dobra, dirciol, tak, gitara. A tutaj drewienko, o, tutaj. I patyki, a patyki potrzebowałem, dobra. I robimy tutaj teraz motykę. A przy okazji, jak sami widzicie, mamy idealny porządek w ekwipunku. Coś pięknego. Ale, nie. Nie będziemy tego robić normalną motyką. Z czym do ludzi? O, poproszę, enchantowaną, ludzie. Co wy tutaj, co? Ktoś myślał, że ja, co? Normalną, nieenchantowaną motyką będę to robił? Nie, to jest prestiżowa, słuchajcie, hodowla wojana do białego rana. Prestiżowo tutaj będzie wszystko zrobione. Jeszcze ziemniory weźmiemy, o, od razu ziemniory wezmę. Gdzie jest jedzonko? Jedzonko powinno być tutaj, o, proszę bardzo. Cyk, zabieramy jeszcze to, dziękuję bardzo. I mamy, patrzcie, ile ziemniorów. Wszystkie sobie oczywiście zasadzimy i będzie dobra zabawa. Okej, cyk, lecimy z tematem. No i tak możemy to robić. Enchantowaną diamentową motyką. Toż to normalnie prestiżowa farma Wojana. Wojan tutaj prestiżowy rolnik jest. Patrz na to. Jeszcze jakieś świnki bym sobie tutaj chętnie zabrał. Chociaż świnki będzie słychać, ale może padnie, się nie skapnie. Słuchajcie, moim zdaniem się nie skapnie. Myślę, że nie ma co się bać, co nie? Co my jesteśmy, lamusy? Co my? Nie boimy się, słuchajcie. Nie boimy się. Na przypale albo wcale, co nie? Będziemy sobie na tych panianowicach żyć. I teraz proszę bardzo, lecimy teraz z tematem. Zabieramy sobie tutaj, sadzimy wszyściutko, cyk, cyk, cyk. I jeszcze może myślałem nad tym, żeby zabrać jakieś zwierzątko panianowi. Jakiegoś liska sobie tutaj skołować, ale lisków nie lubię, więc odpadają. Ej, co jest? Co, tutaj nie mogę, nie mogę siać tutaj. Tutaj mogę? Tutaj nie. Co jest grane? Ej, ty, ziemia. Nie mogę siać na tej ziemi. Tutaj też nie mogę, ej. To jest jakiś problem, czy co? Patrzcie, tylko w niektórych miejscach mogę. Ej, co jest grane? To jest jakieś zbugowane. Zbugowane Minecraft, oddawaj mi tego dirta. Dobra. Ej, nie mogę na tym zasiać. Co jest? Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? Nie mogę zasiać w tamtych miejscach. Musi być chyba coś ewidentnie zbugowane. Może wyjdę z gry i wejdę. Bo to jest co najmniej dziwne. No patrz, tutaj bez problemu się wszystko ogarnia. A tutaj? Tutaj jest problem. Dobra, wyszedłem z gry i wszedłem i patrzcie, nadal się nie da. Ej, to jest jakiś... A może to on? No ja nie mogę, serio. Klikam prawy przycisk. Pana to, byku, pa. Uwaga. Klikam prawy przycisk i to nie działa. Może ten cały on to wszystko powoduje, że zabrania tutaj, może jest jakaś część jego tutaj. A może to jest ta część, którą on jakby niszczy panianowice. Wiecie, że nie da się tutaj nic siać. Ej, no nie wiem, może to jest naprawdę jego sprawka. To jest jakaś masakra. Nie ogarniam tego, najwyraźniej, no ewidentnie to pole zostanie puste, bo ja nie mam na nie pomysłu w takim razie. Tutaj sobie będą takie pojedyncze ziemniaki rosnąć.
Okej, okay. Dobra, to tyle ziemniaków nam zostało. Odłóżmy sobie je w takim razie tutaj na spokojnie. Cyk, okej, okay. Tak ładnie. I co? I idziemy po naszego nowego przyjaciela. Jazda, tylko nie wiem, jak ja mam go tutaj skołować, bo jeżeli on spadnie z takiej wysokości, to chłopa nie będzie, nie? Chłopa nie będzie. Chyba, że... Ej, słuchajcie, czy villagerowie potrafią schodzić na dół? Ale tak wiecie, jak człowiek po drabince? Musimy się o tym przekonać. Dawaj villagera jakiegoś. Dawaj villager! Jakiś villager! Halo! Geralt! Dawaj mi villagera do chaty! Dalej Geralt! O, czekaj, ten tutaj idzie. What? Mały villager! What? Elo! Śłodziak mały! Śłodziak! Siema śłodziaku, ja ciebie chcę! Właśnie do mojej chaty! Nie dyskutuj! Nie dyskutuj ze starym! Wracaj do chaty! O, dobrze! Zamykamy drzwi. Nie ma tu ci. Nie ma tu ci. Nie skakaj na łóżku. Hopie! Ej, co jest? Zniknęła moja wełna. On mi zjadł moją wełnę. Zjadłeś moją wełnę? Gdzie jest moja wełna? Cześć, wychodzimy, wchodzimy. O, mam wełnę. Zjadłeś moją wełnę. Wracaj tutaj. Wracaj tu, hopie! Bo trzymaj mnie, bo nie wytrzymam normalnie tego lamusa. No patrz, jak mi ucieka. Dobra, idę po łódkę. To jest twoja ostatnia szansa teraz. W łódce już nie będziesz taki cwany, słuchaj. Oj, nie, 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 nie. Ogarniemy cię. Już jest po tobie, gościu, już jest po tobie. Pana to jaka łódź, cyk. Rasowa łódź, patrzcie na to. I teraz, teraz go sobie skołujemy do naszej bazy. I no raz tylko, bo jak panią to zobaczy. O, jest tu, kto mu się spać zachciało. Nie ma spania. Ale jak ja teraz mam tutaj wjechać? Dobra, będę musiał to rozwalić. I cię tam wrzucimy, słuchaj. Będziesz tam naszym niewolnikiem, słuchaj. Niż naszym niewolnikiem. Dobra, cyk. Okej. Okay. Jak mam cię teraz tam ogarnąć? Ty, nie mam na to zielonego pomysłu. Ej! Dobra, patrz teraz na to. Uwaga! No! No! Jest! Na dół! Na dół! Teraz rozwalamy to. Jest! Jest! Udało się! Mission completed! Mamy wariata u nas. Teraz oczywiście zacieramy ślady, bo to bardzo niebezpieczne, co teraz zrobiliśmy. Okej. Okay. To jeszcze zabieramy. Łóżeczko tutaj naprawiamy. I gdzieś zniknęła czerwona wełna. Muszę ją szybko skołować. Nie! Nie to! Łóżko! Łóżko! O! Pięknie! I teraz tutaj. Cyk! I tam jest czerwona wełna ostatnia. Zamykamy ślady. Zacieramy za sobą ślady. Uwaga! Pyk! Okej! Okay. Idziemy na naszego villagerunia! Gdzie jest? Hello, Beku! Jesteś teraz razem z nami! Napiszcie, jak powinniśmy go nazwać na dole w komentarzach. Jak nazwać naszego nowego, właściwie kozaka. Normalnie nasz nowy mieszkaniec, słuchajcie. Trzeba będzie go jakoś ochrzcić. Jak ci nazwać? Co kręcisz głową? Nie wiem jeszcze, sam nie mam pomysłu. Rysio może, Rysio? Rysio? Nie wiem. Napiszcie na dole w komentarzach. Oglądajcie filmy do samego końca zawsze. Subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że taki kozacki sklep, takie kozackie koszulki z Wojan Teamu na wojanshop.pl. Pierwsza linijka w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie, bo są przekozackie. Naprawdę, no spójrz na to mordeczko. Elo, fajne mega. Więc wbijajcie do sklepu, dołączajcie do Teamu Wojana i trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy oczywiście dalej rozbudowywać naszą kozacką bazę na Palionowicach. Elo, puu!